2017 roku stanęliśmy przed koniecznością zakupu większej maszyny, która spowoduje, że belki tej makulatury, którą my sprzedajemy papiernią, będą cięższe. Zdecydowaliśmy się na HSM. Przez 2 lata jej pracy możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Ta maszyna ma wielki potencjał przerobowy. Jesteśmy w stanie w krótkim okresie czasu przerobić naprawdę dużą ilość towaru. Maszyna się nie grzeje, co mieliśmy w poprzednich maszynach. Cały system wiązania jest bezawaryjny właściwie. Firma nasza zajmuje się recyklingiem surowców wtórnych na terenie Trójmiasta i okolic. 7 lat temu zakupiliśmy maszynę firmy HSM. No, nie ukrywamy, że maszyna przez ten okres sprawuje się bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostało w niej zamontowane mocowanie kardanowe siłownika głównego. W znacznym stopniu zwiększa to żywotność maszyny. Maszyna ta wyposażona jest w laserowy pomiar odległości, dzięki czemu możemy ustawić praktycznie każdą długość beli. Maszyna ta postawiona jest na wysokich stopach, łatwiej utrzymać czystość wokół maszyny. Nasza firma zajmuje się zbieraniem, belowaniem i wysyłką dalszą do recyklerów. Naszym głównym klientem są głównie rynek niemiecki, no i w mniejszej części rynek polski. Wybraliśmy tą maszynę, ponieważ duża siła zgniotu pozwala nam zbelować tworzywa typu butelka PET, polipropyleny, butelkę HDPE. Moim zdaniem ta belownica ma duży przerób. W trakcie sezonu no to mamy cały czas, ona przez 12 godzin, 16 godzin, nie 12, 16 godzin dziennie non-stop pracuje. Maszynę HSM kupiliśmy dlatego, gdyż cenowo była dosyć atrakcyjna, a po 7 latach eksploatacji okazało się, że trafiliśmy bardzo dobrze, gdyż awaryjność jest znikoma, serwis jest bardzo dobry, no i dlatego decydujemy się w rozbudowie zakładu na zakup kolejnej maszyny tej samej marki, czyli HSM.